Cześć dziewczyny, przygotowałam dla Was nowy trening, tym razem będzie to trening spalający z elementami ćwiczeń wzmacniających. Do ćwiczeń wykorzystamy sobie obciążenie własnego ciała, ale będą potrzebne również hantle. To jest Wiki i będzie Wam dzisiaj prezentowała wersję trudniejszą, ja będę prezentowała wersję bardziej umiarkowaną. Obie myślę, że są super, będziecie mogły sobie zawsze wybrać i dostosować do siebie. Przygotuj matę, wodę, hantle i zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki. Krążenia w stawie barkowym. Brzuch już jest napięty. Trzymamy ładnie ściągnięte łopatki. Ok, i do przodu. Jeszcze kilka powtórzeń. Dobra, ręce za głową i sięgamy sobie do jednego kolana i wracamy środek. Raz i dwa. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Ok, przenosimy ramiona do przodu i ściągamy łokieć za siebie i wracamy przód. Raz. Trzymaj lekko ugięte kolana, brzuch do siebie, spójrz za łokciem. Jeszcze 3, 2 i 1. Ok, opuszczamy ramiona i teraz jedna ręka do góry naprzemiennie z kolanem. Cztery, trzy, dwa i jeden. I przechodzimy sobie do truchciku. Dobra. I krążenia znowu barkami. Więc sobie zrobimy takie obszerne krążenia. I góra. Ok. I w drugą stronę. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zatrzymaj przy sobie i do góry. Hop. Trzy, dwa, jeden i na bok. Ok, zatrzymaj dłonie przy klatce i takie skręty na bok. Ok, i szybki bieg. Dodajemy sobie cios. I szeroko bieg. Dobra, zatrzymujemy i dostawiamy. Hop. Wyciągnij ramiona przód i ściągamy. Hop. Cztery, trzy, dwa i góra. Dobra, zatrzymaj łokcie szeroko i opuszczamy, podnosimy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zatrzymaj w rozkroku i wyciągamy na jeden bok daleko i środek. Cztery, trzy, dwa, jeden i wykonujemy skłon do podłogi, hop i góra. Trzy, dwa, jeszcze raz, jeden i skręt za lewym łokciem, hop. Trzymaj brzuch do siebie. Jeszcze trzy. Dwa, jeden. Staniemy jeszcze szerzej i przenosimy ciężar ciała na jedną stronę i na drugą. Hop. Staraj się zejść biodrami nisko. Cała stopa na podłodze. Trzy, dwa i sięgamy do podłogi. Hop. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Ok, wracamy do środka. Skłon do lewej nogi, skręt do boku. Jeszcze raz. I od razu do lewej.
Hop. Dwa razy. Raz. I dwa. Ok. Zmniejszamy rozkrok na szerokość bioder. Ramiona do przodu i schodzimy do przysiadu i wracamy. Hop. Trzy. Dwa. Zostań. Złap za kostkę. Unieś ramię do góry. Druga noga. Stopa na podłodze. Pięta się nie odrywa od ziemi. I teraz jeszcze złap za kostkę. Unieś biodra. Wróć i góra. Powtarzamy. Raz, dwa, trzy i góra. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden. Ok. Okrągłe plecy i powoli rolujemy. Dobra. I mierzymy wdech. I wydech. Jeszcze dwa razy wdech. I wydech. Ostatni wdech i wydech. Ok. Rozgrzewka zrobiona. Zabieramy się za trening. W pierwszej części mamy do wykonania dwa ćwiczenia. Wykonujemy każde przez 40 sekund. Mamy 10 sekund przerwy. I tak jak wspominałam, Wiki pokazuje Wam wersję trudniejszą, a ja robię taką wersję nadal dosyć trudną, ale bez przesady, tak żeby nawet początkująca osoba sobie poradziła. Czyli ja robię tylko krok, a Wiki robi przeskok dodatkowo. Tempo ok, szybciej, wolniej robić. Bo jednak ćwiczenie z podskokiem zawsze trochę to tempo się zmienia. Ok, jeszcze ostatnie sekundy. Jest. I zabieramy drugiego hantla. Będziemy wyciskać jedną rękę i wznos kolana. Ja robię bez podskoku, a Wiki robi z podskokiem. Hop. Hop. Oddech. Jeszcze 10 sekund. Ja coś czuję, że wyjdziemy mokre. Masz te hantle. Ja wezmę dwójki. Dobra, jeden hantel. I lecimy. Tak miało być od początku. Ale zapomniałam. Teraz Wiki robi Wam jeszcze trudniejszą wersję. Ręce do góry. Szybkie tempo tego przysiadu. Na pewno nie będzie trening taki, żeby się tutaj uczyć techniki, bo jest szybkie tempo. Więc raczej dla osób, które już znają właśnie tą technikę. Ok. Bierzemy drugiego. Pierwsza połowa. Uwaga. Hop. Ostatnie 15. Kończymy. Jest.
Wstaję jeden. Ostatni raz. 3, 2, 1. I lecimy. Fajne o prostych plecach, żeby tutaj jak w dole sięgasz tym hantlem, żeby one się nie garbiły. Ostatnie sekundy. Jest. Ok, bierzemy drugiego. Końcóweczka tej części. Ręce. I zaczynamy. Hop. Staraj się do góry prostować tą rękę, ale nie blokować łokcia w górze. Brzuch trzymamy. Łopatki ściągnięte. Jeszcze chwila. Jest. Ok, pierwsza część zrobiona. Sekundka na łyka wody i lecimy dalej. Druga część. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie będzie z przysiadu bez hantli i wykonujemy jeden przysiad, a drugi wyskok albo wspięcie na palce, czyli mamy raz i na palce, taki niepełny raz i na palce, a ty robisz wyskok, raz i hop, tutaj możecie sobie, możesz zrobić taką pauzę, żeby przeczekać, czyli wylądować i dopiero zacząć, nie musisz od razu wchodzić do ćwiczenia, tylko pamiętaj, żeby nie lądować na sztywnych nogach. Tutaj sobie możecie fajnie zauważyć, że właśnie każde ćwiczenie da się zmodyfikować, da się poucinać dużo skakania w treningu, jeżeli nie możecie tego robić. Ok, sięgamy i dwa ciosy, ja robię wyciskanie, a Vicky robi wyskok. Ok, jedziemy. Raz, dwa i ja robię wyciskanie, raz, dwa, a Vicky robi wyskok. I tutaj znowu fajny przykład, że nadal mamy tą intensywność cardio. Ja nie skaczę, Vicky skacze. I u mnie też są troszeczkę cięższe te hantle. I zobacz, że można nawet zrobić trening o podobnej intensywności. U mnie ta intensywność będzie dodana dlatego, że mam cięższe hantle, a u Vicky dlatego, że ona trochę więcej skacze. Ok, przysiad. Wspięcie, wyskok. Lecimy. Niepełny i na palce. Niepełny i wyskok. Sekund pracy. Pamiętaj, żeby trzymać łopatki. Staraj się cały czas nie patrzeć tak mocno do przodu. Ten wzrok niech będzie skierowany lekko w dół. Dzięki temu nie będziesz tak wyginać szyi, bo tego nie chcemy. Dobra, hantle. Dwa ciosy. I wyciskanie albo wyskok. Start. Jeszcze 20 sekund.
Jest. Ok. Odkładamy i ostatni raz przysiad. Zrobię bokiem, żeby się też mogę sobie zerknąć na plecy. Raz i dwa. Raz i dwa. Ściągnięte łopatki. Cała pięta w podłodze. Dobrze. Ok. I hantelki. I jeszcze raz nasze ciosy. Ok. Raz, dwa i do góry. Już ostatni raz. Końcóweczka drugiej części. Pięknie, druga część. Zrobimy, napijemy się wody i zaczynamy trzecią część. Trzecią część zaczniemy sobie na macie i będzie to w desce unoszenie, w moim przypadku ramion do przodu. Wiki będzie unosiła ramiona i dodatkowo nogę po przekątnej. I wykonujemy to 3-4 razy i potem przechodzimy do takiego podporu, żeby sekundkę odpoczęły nadgarstki. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery i na kolana hop, wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli jesteś mega zaawansowana w podporach, możesz bez tego schodzenia na kolana, trzy, cztery. Ja już nieraz tu mówiłam, że ja lubię przerywać te deski, żeby tutaj brzuch był perfekcyjnie napięty. Ok. Tutaj dodatkowo w wersji, gdzie robi Wiki, trzeba jeszcze mocniej brzuch trzymać. Dwa do czterech. Trzy, cztery. Stajemy szybko, zabieramy hantle, bo mamy tylko 10 sekund i wykonujemy zejście dwa razy do dołu. Raz, dwa i na trzy. Ja dostawiam, Wiki robi kolano do góry. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Jak tam z równowagą, Wiki? Jest ok? Z równowagą? I raz, dwa. Ok. Super. Wracamy do deski. Unoszenie ramion. Unoszenie ramion i nóg. Uwaga. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. I rozpocznijmy jak sekunda. I raz, dwa, trzy, cztery. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy i cztery. Wstajemy. Zabieramy hantle. Rozkrok. Dosyć szeroki, tak żebyś mogła swobodnie tą jedną nogę zostawić wyprostowaną. Raz, dwa i trzy.
Oczywiście każde z tych ćwiczeń można jeszcze milion razy utrudnić i milion razy uprościć. Na przykład wykonać bez hantli, wykonać troszkę wolniej. Myślę, że niezależnie czy jesteś zaawansowana, czy trochę mniej, no to dasz radę. Okej. Ostatni raz. Lecimy. I już. Raz. Dwa. Trzy. Pamiętaj, żeby tutaj stopni były za szeroko, na szerokość bioder. Jeszcze. Jeszcze dwa, trzy, cztery. Jest, stajemy. I szybko hantle. Ok, raz, dwa i trzy. My kończymy, 10 sekund. Jeszcze raz. Raz, dwa i hop. Jest. Pięknie. To jeszcze nie koniec. Chwila odpoczynku i lecimy dalej. W kolejnej części wykonujemy sobie jedno ćwiczenie w staniu i jedno ćwiczenie na macie. Pierwsze ćwiczenie w takim wykroku, gdzie mamy obciążoną bardziej tą wykroczną nogę, będzie przeskok i wznos nogi. Inaczej u Wiki, inaczej u mnie. Uwaga, u mnie ręce są tutaj, u Wiki za głową. I zaczynamy. Raz, kolano. Czterdzieści sekund. Plecy proste. To jest szczególnie w tej mojej pozycji. Zwróćcie uwagę, żeby to nie było takie pochylanie się do kolana. Ma być ładnie wyprostowana sylwetka. U Wiki jest lekki skręt, u mnie jest podnoszenie na wprost. I schodzimy dół. Będziemy wykonywać wznos bioder, u mnie sam wznos, u Wiki dodatkowym wyprostem nogi. Uwaga, hop, raz, dwa. I spokojnie, fajnie, żeby wysoko te biodra podnosić, dopinać pośladki. Dłonie można nawet lekko na zewnątrz skierować, bo jednak jesteśmy w pozycji długo. Tak, żeby nam było w miarę komfortowo. Tempo znacznie szybsze niż robimy na treningach siłowych czy wzmacniających. Jeszcze, ale pali pupa. Pięknie. Ostatnie. Jest. Ok, wstajemy. I wykonujemy wznos nogi. Plecy. Hop. I jeszcze 10 sekund.
Jest. Schodzimy. Jakbyś potrzebowała, to możesz zawsze zrobić moją łatwiejszą wersję. Ok, lecimy. Raz, dwa. Ale to już jest prawie koniec treningu. No nie, nie jest prawie koniec, ale jesteśmy dalej niż bliżej. Hop. Pamiętaj, żeby nie robić ćwiczenia na palcach, żeby cała stopa była oparta. Piętę dociskamy, jeżeli chcemy poczuć pośladek. I jeszcze 10 sekund. Ok. Dobra, wstajemy. Wstajemy. Ok. Plecy ściągnięte. I lecimy. Połowa. Jeszcze chwilkę. Jest. I ostatni raz schodzimy na matę. Stopy na szerokość bioder i lecimy. Raz, dwa. I ostatnie 20 sekund do końca tej części. Teraz 4, 3, 2 i 1. Jest. Ok. Kolejna część zrobiona. Lecimy dalej. W naszej ostatniej części mamy do wykonania dwa ćwiczenia, z czego jedno jest na prawą, lewą stronę, także musimy zrobić jedno ćwiczenie dwa razy i potem mamy trzecie ćwiczenie. Cała część jest tak mocno skierowana na brzuch, ale nadal intensywna, nadal fajnie sobie będziemy spalać. Pierwsze ćwiczenie, ja wykonuję wersję łatwiejszą na kolanie. Wiki ma inną wersję na podporze i ja robię tutaj prostą nogę, a Wiki tylko podnosi sobie nogę. Także tutaj można na różne sposoby sobie te ćwiczenia utrudniać, upraszczać, ale spróbujmy z tą wersją. Uwaga. I prosta noga u mnie, a u Wiki samo kolano. Możesz sobie robić w swoim tempie, bo tutaj ciężko nam się będzie zsynchronizować. Trzy serii mam tutaj do zrobienia na prawą i na lewą stronę. Hop, jeszcze. 10, zrób sobie wolniej. Hop, hop, ostatnie. Raz i raz i raz i jeszcze. Ok, dobra, druga strona. My tutaj już długo się zastanawialiśmy nad tym ćwiczeniem. I uzgodniłyśmy, że Wiki przynajmniej tą pierwszą część ze mną zrobi w tej najtrudniejszej wersji, a potem sobie zrobi prawdopodobnie moją wersję. Ale jeżeli jesteście super, hiper zaawansowane, to lećcie całe trzy te serie właśnie z wersją w desce. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Jest. Ok. I kładziemy się na plecach i mamy tutaj
wznosy bioder połączone z opuszczaniem nóg. U mnie będzie jedna noga, u Wiki będą obie nogi. Uwaga, do góry i u mnie jedna noga. Do góry i hop. Skup się na pracy mięśni brzucha. Tempo oczywiście chcemy, żeby było żywe, ale to ma być dokładnie mimo wszystko wykonane. Trzymamy brzuch do siebie. Staraj się wydłużyć szyję, żeby nie chowała się w ramionach. Szyja ma być neutralnie ułożona, nie wygięta. Ok, dobra. I wracamy do naszej deski. Wersja na kolanie. I sięgamy do prostej nogi. Hop i wracamy. Hop. Jeszcze. Zostało nam 15 sekund. Tutaj w tej wersji nie jest aż tak ciężko, więc możemy sobie pozwolić na szybsze tempo i właśnie taką intensywność cardio. Ok, druga strona. Uwaga, 3, 2 i 1. Hop. Pamiętaj, że łokieć pod barkiem. I jeszcze 20. Już mega czuję pośladek. Jest. Okej. Dobra. I idziemy do leżenia. Wznosy bioder. Opuszczanie nóg. Ok, góra i dół. Góra, u mnie jedna noga. Wiki w wersji bardziej zaawansowanej. Obie nogi. I ostatni raz wykonujemy nasze ćwiczenia. Sięgamy. Tutaj mi się timer skończył. Więc nie wiem, ile miałyśmy sekund tej przerwy, ale musi wystarczyć. Raz i hop. I hop. Staraj się mocno sięgnąć do nogi. I przede wszystkim mocno pociągnąć tą nogę do góry, żeby to nie było tak, że noga się zatrzymuje tu, a my sięgamy tam, tylko ręka i noga spotykają się przed biodrem. Pełny zakres ruchu, wyciągasz się i sięgasz. Ostatnie sekundy. Jest. I przechodzimy do drugiego boku. Zawsze jak już jest ostatnie ćwiczenie, ostatnie ćwiczenia, ostatniej części, to już czuję, że co by nie było, to dokończę. Wiem, że są osoby, które wtedy właśnie odpuszczają, także ani mi się ważcie, robimy do końca. Hop, hop. Ostatnie, ostatnie. Jest i na plecy.
No, zabójstwo. Zgadzam się. Zawsze sobie te interwały cardio najchętniej właśnie bym nagrywała z Wiki, bo mi jest najciężej się zmotywować, a z nią jakoś łatwiej mi przez to przebrnąć. A dzisiaj jeszcze mnie odciążyła z ciężką wersją. Chciałam na początku sama zrobić tą ciężką wersję, ale mówię tak, będę nie dość, że mówić do tego mikrofonu, to jeszcze fikać tą cięższą wersję. No to nie, to by się źle skończyło, także dzięki Wiki za odciążenie. Okej, pięknie. Od razu sobie zrobimy szybki cool down. Będę zawsze podkreślać to, że siadamy sobie w siedzie prostym. Będę zawsze podkreślać, że na moim kanale są dłuższe rozciągania i skłon do przodu. Może być do piszczeli, może być do palcy. Na moim kanale są dłuższe zestawy rozciągające, więc tam was odsyłam. Teraz chcemy tylko się uspokoić po intensywnym wysiłku, trochę ochłonąć, minimalnie rozciągnąć. Dla osób, które już naprawdę miałyby totalnie nie robić nic, to będzie to lepsze rozwiązanie. Ok, uginamy jedną nogę i skręcamy do tej ugiętej. I jak? Mów głośno. No, miałaś naprawdę ciężkie te ćwiczenia. Ok, druga strona. No, boję się, że już więcej nie będziesz chciała ze mną nagrać. Mam rację? Nie, nie. No to dobrze. Ok, w siadzie skrzyżnym i skłon do przodu. Musicie wiedzieć, dziewczyny i chłopaki, jeżeli tutaj też są, że tutaj jest dosyć ciepło. I my naprawdę tych przerw między tymi częściami nie robimy sobie długich, tylko tyle, żeby rzeczywiście się napić. Ok? Jeden łokieć na podłogę i sięgnij ręką do góry. Także męczymy się. Bardzo mocno. Druga strona. Dobra, i teraz dłonie za plecami, małymi paluszkami skierowane do siebie. Staraj się położyć dłoń na płasko i odsunąć barki od głowy, klatkę wypchnąć do przodu. Dobra, splatamy dłonie, ustawiamy na wprost i staramy się unieść. Jeżeli ciężko ci tutaj utrzymać plecy, możesz sobie zmienić ułożenie nóg. Ja tak sobie zrobię, bo jest mi po prostu wygodniej. Ale w siadzie skrzyżnym też u wielu osób jest bardzo komfortowo. Dobra, i ostatnie ćwiczenia. Właściwie jedno na dwie strony. W klęku jednonóż. Uginamy sobie nogę, piętę przyciągamy do pośladka. I zmieniamy nogę. Dobra, puszczamy i zrobione. Brawo. Mam nadzieję, że trening Wam się podobał. Mam nadzieję, Tobie, Wiki, że się podobało. I że spotkamy się na kolejnych treningach. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się robiło taki trochę inny trening niż te, które już znacie z mojego kanału, bo tu było jednak dużo bardziej kardio, więcej skakania. Dłuższe było to kardio, bo są takie krótkie u mnie na kanale. Koniecznie dajcie znać. Wiem, że czekałyście na Wiki, że tęskniłyście, dostawałam wiadomości, także mam nadzieję, że Was zaspokoiłam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na kolejnych treningach. Cześć!